pokój i dobro. Ta szósta niedziela wielkanocna już niejako otwiera albo przygotowuje nas do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Bo to Pan Jezus w Wieczerniku, jesteśmy w 14 rozdziale Ewangelii Janowej, w zasadzie jest to kontynuacja Ewangelii zeszłego tygodnia. Pan Jezus mówi do uczniów: ja będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy. Jezus obiecuje parakleta. Dowiemy się za chwilę, co to znaczy. Ducha Prawdy, a więc ten szczególny dar od Ojca, który ma przyjść. Zanim jednak do tej Ewangelii sięgniemy nieco głębiej, spójrzmy na pierwsze czytanie. Oczywiście jest ono z Dziejów Apostolskich. Jesteśmy w rozdziale 8 Dziejów Apostolskich, kiedy to widzimy, że uczniowie, pierwsze pokolenie chrześcijan, w różnych miejscach głoszą Ewangelię. Dobra nowina się rozprzestrzenia. I tak na przykład Filip, jak jest powiedziane, przybył do Samarii i tam głosił Chrystusa. Tłumy słuchały go z uwagą i skupieniem. Ale zapytajmy od razu, mówimy oczywiście o Filipie, tak zwanym diakonie, czyli tym jednym z grona siedmiu. Jak pamiętamy, właśnie to imię Filip pojawia się i w gronie siedmiu, i w gronie dwunastu. Tu mamy mowę, mówimy tutaj o Filipie, tym z grona siedmiu, który głosi Słowo Boże w Samarii. Zapytajmy jednak, dlaczego właśnie do Samarii udał się Filip, aby głosić Słowo Boże? Może A, ponieważ właśnie tam został wysłany przez apostołów. Może B, bo po prostu stamtąd pochodził i chciał tą dobrą nowinę ogłosić również swoim ziomkom. A może C, na skutek prześladowań rozproszył się i właśnie dotarł do Samarii. Na końcu się przekonamy. Tymczasem Filip jest w Samarii. Filip jest w Samarii, tam głosi Słowo Boże. Wielu dokonują się cuda, wielu tamtejszych Żydów, czy Samarytan właściwie, ale tych, którzy wierzyli w Boga, przyjmują wiarę w Chrystusa, przyjmują także chrzest. Filip jest jednym z tych, których chrzci. Ale później, w drugiej części fragmentu, który usłyszymy dzisiaj jako pierwsze czytanie, jest to kolejny fragment ósmego rozdziału, będzie powiedziane, że dopiero kiedy apostołowie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali Piotra i Jana, a więc te dwa filary kościoła apostolskiego, dwóch apostołów, którzy przyszli tam do Samarii, modlili się za tymi, którzy uwierzyli, którzy byli wcześniej ochrzczeni, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Powiedziane jest, bo na żadnego z nich jeszcze nie stąpił, jedynie byli ochrzczeni w imię Jezusa. Wtedy więc apostołowie kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Widzimy tu niejako już pewną gradację. Z jednej strony mamy samo przyjęcie wiary i chrzest, zanurzenie w Chrystusie, a więc to, co byśmy dzisiaj nazwali właśnie chrztem, ale potem jeszcze są apostołowie, którzy przychodzą, nakładają ręce w darze Ducha Świętego. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to pewien podział ról. Filip, jeden z grona siedmiu, ewangelizator, ten, który apostołuje, który pozyskuje uczniów, ale później są jeszcze apostołowie, a więc ci wyznaczeni przez Chrystusa, którzy nakładają ręce, niejako potwierdzają swoim autorytetem tę wiarę, którą uczniowie przyjmują. Można powiedzieć, tworzy się tu coraz bardziej ta pewna organizacja kościoła pierwotnego. Potrzeba było, aby pewne elementy były ustrukturyzowane, uformowane i tak widzimy już w pierwotnym kościele to się tworzy. Pan Bóg działa na różne sposoby. Pan Bóg działa poprzez różnych ludzi, ale też wybiera sobie tych, których sam chce. Wybrał sobie najpierw Chrystus 12, potem apostołowie wybierają 7 i ci tworzą zaczątki pierwotnego kościoła, który ewangelizuje, głosi i dobra nowina rozprzestrzenia się na cały ówczesny świat. Możemy w tym tekście zobaczyć jeszcze więcej i jeszcze głębiej coś, co współcześnie nazywamy sakramentami wtajemniczenia, sakramentami inicjacji, które oczywiście jest chrzest, czyli ten pierwszy sakrament otwierający bramę do wszystkich innych sakramentów, ale w jakiś sposób możemy również zobaczyć tutaj sakrament bierzmowania. Oczywiście mówię w jakiś sposób, bo pewnie tak tego jeszcze wtedy nie postrzegano, ale niemniej Kościół przez wieki, czytając ten tekst biblijny, zobaczył to rozróżnienie, że jeden ewangelizuje, jeden przygotowuje i może chrzcić. To trochę tak, jakbyśmy powiedzieli właśnie, że już diakon może chrzcić, ale potem jest ten drugi stopień wtajemniczenia, czyli zesłanie Ducha Świętego i tutaj przychodzą apostołowie, a w naszych czasach na bierzmowanie do naszych parafii przyjeżdżają następcy apostołów, czyli biskup, czy ordynariusz, czy biskup pomocniczy. Oczywiście możemy to tutaj zobaczyć, bo to jest pierwszy moment w Dziejach Apostolskich, kiedy to jest rozróżnione. Wcześniej widzieliśmy Piotra, który jest w domu Korneliusza. Tam następuje w jednym momencie zarówno chrzest, jak i zesłanie Ducha Świętego.
A tutaj mamy te dwa kierunki. Oni są przygotowywani poprzez dobrą nowinę, otrzymują chrzest, ale teraz właśnie chrzest bez Ducha Świętego, bez tej świadomości i mocy Ducha Świętego mogłoby się wydawać, że to jest kolejny ciężar, kolejne wyzwanie. Oni teraz wchodzą w jakieś nowe obowiązki, wchodzą w zadania i muszą przestrzegać przykazań. Zresztą wiemy i za chwilę sam Pan Jezus powie nam to w Ewangelii, że jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Może się wydawać, że to jest nakaz trochę, o właśnie, i nakaz kochania, i nakaz wypełniania przykazań. Ale my doskonale wiemy, że kiedy przychodzi Duch Święty, to sprawia, że my rozumiemy, o co chodzi w przykazaniach, że to nie jest kolejna rzecz, którą my musimy zrobić, ale to jest nasza droga do nieba. To jest jasny kierunek, to jest pokazanie, co jest dobre i nam pomaga, i co jest złe i w tej drodze nam przeszkadza i nas zatrzymuje. Często nazywamy sakrament bierzmowania sakramentem dojrzałości, bo tak nam się wydaje, że to tak będzie takie analogiczne do matury. Nastolatkowie właśnie mając te swoje naście lat, może 16, może 17, gdzieś tam będąc w szkole średniej, otrzymują bierzmowanie i wtedy stają się już dorośli. My doskonale wiemy, że to nie o to chodzi w tym sakramencie, żeby coś zaliczyć, osiągnąć i mieć pewien poziom, taka matura religijna. Otrzymali bierzmowanie, otrzymali Ducha Świętego. Każdy z nas tego Ducha Świętego otrzymał, każdy go potrzebuje i doskonale wiemy, że nie da się żyć życiem chrześcijańskim, nie da się kochać Pana Boga, nie da się wypełniać przykazań, jeśli nie będziemy mieli Ducha Świętego, który będzie przychodził, będzie wyjaśniał, który będzie rozpalał i będzie sprawiał, że chrześcijaństwo to nie będzie kolejny zbiór zakazów i nakazów, ale przede wszystkim będzie to relacja z samym Chrystusem. Chrystusem, który przychodzi, aby opowiedzieć o Ojcu, Chrystusem, który przychodzi, aby poprowadzić nas do nieba. Możemy podczas tej niedzieli, podczas modlitwy tym słowem pomyśleć nad swoim chrztem, pomyśleć nad bierzmowaniem i podziękować właśnie za te dwa sakramenty, za to, że zostaliśmy wprowadzeni do Kościoła i otrzymaliśmy te dwa wielkie, wspaniałe dary, tak jak mieszkańcy Samarii. Zarówno chrzest od Filipa i moglibyśmy powiedzieć bierzmowanie, czyli to nałożenie rąk, czyli zesłanie Ducha Świętego od tych dwóch wielkich apostołów Piotra i Jana. Ci właśnie apostołowie przychodzą do Samarii, bo wiedzą, że są tam uczniowie, modlą się, aby otrzymali Ducha Świętego. I faktycznie po nałożeniu rąk tamci ochrzczeni otrzymują Ducha Świętego. O tym właśnie Duchu Świętym mówi dzisiaj Chrystus w Ewangelii. Jesteśmy ciągle w klimacie Wieczernika. Jezus żegna się ze swoimi uczniami przed swoją męką i tam obiecuje, że nie zostawi ich samymi. Mówi wprost, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, przyjdę w tym darze Ducha. Bardzo piękny obraz. Jezus mówi, że nie chce, abyście byli sierotami. Sierota to jest osoba, która rzeczywiście straciła rodziców. Nie ma punktu odniesienia tego, od kogo otrzymała życie, niejako traci. Chrystus jest tym, który daje nam życie. Życie wiary, życie Boże, zasiew Ewangelii. I On mówi, nie zostawię was sierotami. Jeśli ja was rodzę do życia wiecznego, to nie chcę was zostawić samymi. I mówi, przyjdę do was w duchu. Ja będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. W tym tłumaczeniu obecnym tego fragmentu pojawia się słowo paraklet. Nie jest to polskie słowo i samo w sobie dla nas niewiele oznacza. W niegdysiejszym tłumaczeniu, w poprzednich wydaniach Biblii i również lekcjonarza liturgicznego było słowo pocieszyciel. Będę prosił, a innego pocieszyciela da wam. Owszem, słowo pocieszyciel jest jednym z możliwych tłumaczeń słowa greckiego parakletos, ale nie jedynym. Parakletos oznacza, owszem, pocieszyciel, rzecznik, adwokat, ktoś, kto obrońca, ktoś, kto stoi blisko. Dosłownie parakletos to później będzie łaciński advocatus, czyli ten, kto jest przywoływany, aby stać obok. To jest z języka prawnego wzięty termin. Adwokat również dzisiaj jest tym, który jest obrońcą, rzecznikiem. I faktycznie w starożytności, w sądach, kiedy oskarżony musiał bronić się sam, ale mógł sobie wynająć niejako takiego adwokata właśnie, parakletosa, który mógł stać obok i podpowiadać mu, szeptać mu do ucha, co ma powiedzieć, jak ma się bronić, aby móc skutecznie obronić swoją sprawę. I właśnie w takim obrazie Chrystus mówi, posyłam wam mojego ducha, więc ja sam będę obecny wśród was dalej, nie w ten sposób jak dotychczas fizyczny, ale będę obecny wśród was w osobie ducha.
w osobie parakleta, czy tego, który będzie przy was, będzie wam mówił, będzie wam podpowiadał z sytuacją, wydarzeniami przez inne osoby, będzie podpowiadał, jak żyć, jak postępować. W innym fragmencie Pan Jezus powie, nie martwcie się o to, co będziecie mówić, kiedy będą was ciągać do synagog, do sądów, bo w tym czasie Duch Święty wam powie, co macie mówić. Właśnie to jest ten paraklet, który przychodzi, Duch Prawdy, objawia całą prawdę, abyśmy mogli rzeczywiście poznać, co jest właściwe, abyśmy tę obecność Chrystusa na ziemi mogli przeżywać, mogli je doświadczać, bo Chrystus mówi, idę do Ojca, ale jednocześnie pozostaje z wami, wraca. To jest jednoczesne. To nie jest tak, że Jezus mówi, idę do Ojca, a później przyjdę po jakimś czasie, tylko Jezus mówi, idę do Ojca, będę w Ojcu, Ojciec we mnie, ale jednocześnie jestem z wami. W jaki sposób? Właśnie w Duchu Świętym. Owszem, jest to rzeczywistość taka do końca nieuchwytna, tego nie możemy złapać, dotknąć, zmierzyć, ale ta obecność Ducha Świętego jest. Jest obiecana przez Chrystusa i my ją chcemy przeżywać. Tak jak pierwszy Kościół, apostołowie kładli ręce na uczniów, oni otrzymywali ten dar Ducha Świętego i to było bardzo widoczne, to było jasne i oczywiste dla wszystkich, że żyją w Duchu Świętym. Tak samo i my chcemy od Chrystusa Zmartwychwstałego, który idzie do Ojca, chcemy też czerpać ten sam dar. Chcemy czuć się już nie jako sieroty na tym świecie, sieroty Boże, ale jako ci, którzy wiedzą skąd pochodzą, wiedzą dokąd dążą. Wiemy, że mamy Ojca w niebie, od którego pochodzimy i do którego zmierzamy. W Chrystusie jesteśmy Jego dziećmi, a Duch Święty nas o tym przekonuje. W Duchu Świętym możemy mówić Abba Ojcze. To jest właśnie ten paraklet, który stoi obok i podpowiada to, co jest właściwe. Obyśmy otwierali się na to w wierze, otwierali się na to działanie Ducha Świętego, abyśmy nie musieli już nigdy czuć się sierotami, ale zawsze dziećmi Bożymi w Chrystusie, którzy w Duchu Świętym postępują w prawdzie. Pan Jezus przygotowuje już swoich uczniów na zstąpienie Ducha Świętego. Najpierw przygotowuje na to, że i On odejdzie, ale nie zostawi ich samych, że przyjdzie Duch Święty. Nas też w jakiś sposób już przygotowuje, bo już niedługo ta uroczystość liturgiczna zesłania Ducha Świętego, żebyśmy tą samą jakby w rytmie liturgicznym ten czas tak samo przeżywali. I możemy się oswajać chociażby już z tym terminem paraklet, przed chwilą przed brata Pawła wyjaśnionym. I czasami ktoś może powiedzieć, no ale może lepiej było to przetłumaczyć, lepiej było chociażby jeden z wariantów polskich zostawić. Bardzo ciekawie o tym mówi biblista, ksiądz Wojciech Węgrzyniak, który mówi, że w innych obszarach jest wiele słów, do których się przyzwyczailiśmy i używamy je w pewnym oryginalnym brzmieniu i nie stanowi to problemu. Mówi, używamy słowa pendrive, używamy słowa laptop, używamy słowa smartfon i faktycznie nikt nie tłumaczy tego w jakiś sposób na polski. I wszyscy doskonale wiemy, o co chodzi. Intuicyjnie potem z tym przedmiotem też już się jakoś zapoznaliśmy, wiemy, co to jest. Może faktycznie podobnie jest z tym parakletem, żebyśmy coraz bardziej uczyli się też i o nim, i od niego, że to jest ten paraklet i gdzieś w głowie, żebyśmy mieli więcej, że to jest obrońca, że to jest rzecznik, że to jest pocieszyciel, że to jest ten adwokat, że to jest tak pojemny termin, że nie da się go zastąpić tylko i wyłącznie jednym słowem. To kiedy byśmy może myśleli, że stare było lepsze, bo czasami tak myślimy, że po co tutaj to zostawiać. Raz, że zobaczyć oryginalne słowo, to też nam myślę, że będzie dużo dawać, dużo uczyć, a jednocześnie uczyć się czegoś nowego, co faktycznie jest zdecydowanie pojemniejsze niż tylko i wyłącznie tłumaczenie. I gdzieś faktycznie ten obraz Ducha Świętego, obraz tego pocieszyciela, obraz tego adwokata, który gdzieś stoi przy nas w tych trudnych, różnych sytuacjach i niejako podpowiada nam do ucha. My trochę znamy ten obraz, często ewangeliści są tak przedstawiani, że tam gdzieś ten gołąbek jakiś siedzi im na ramieniu i coś mówi, albo w jakiś sposób inny jest przedstawiony ten Duch Święty, może właśnie jakiś aniołek też coś mówi. Tak próbujemy pokazać natchnienie. Oczywiście my doskonale wiemy, że ten głos Boży inaczej się w nas, inaczej nas przenika, czy inaczej do nas dociera, ale warto zobaczyć te słowa, które mówi Chrystus. Nie zostawię was sierotami i dam wam innego parakleta, innego pocieszyciela, innego adwokata. Że ten Duch Święty jest tym, który będzie do nas mówił w trudnych sytuacjach, kiedy naprawdę będzie mi się wydawało, że jestem sam na tym świecie, że już znikąd pomocy, że już wszyscy mnie opuścili, czy to fizycznie straciłem moich bliskich, czy w jakiś sposób duchowy, czy emocjonalny te relacje się
rozluźniły, czy może się całkiem zerwały, kiedy będzie mi się wydawało, że jestem sam, to jest ten Duch Święty, który będzie mówił, nie jesteś sierotą, nie jesteś sam na tym świecie. Jest Bóg, Bóg Ojciec, jest Jezus Chrystus, ten, który przyszedł, żeby cię zbawić. Więcej, jest Kościół i w Kościele mamy braci, mamy siostry. Będzie nas przekonywał, że nie jesteśmy sami. Że owszem, jest pewna kolej rzeczy, że czy relacje czasami się kończą, czy może właśnie nasi bliscy umierają, ale na pewno sami nie jesteśmy. Również będzie wzmacniał czasami to i nasze poczucie wartości, bo czasami ktoś może powiedzieć, ja to jestem taka sierotka Boża, to nic nie potrafię, nic nie umiem, nic mi się nie udaje, nic mi nie wychodzi. Czasami to poczucie wartości mamy bardzo, bardzo niskie. Dobrze jest posłuchać tego Ducha Świętego i powiedzieć, nic nie umiesz, nic nie potrafisz, to czyżby Bóg się pomylił, czyżby Bóg ci nie dał talentów, Bóg nie dał żadnych darów, nie dał żadnych umiejętności. Wszystkim dał, akurat tutaj w twoim przypadku jakoś tak ominął, zapomniał, przysnęło mu się. Warto pomyśleć, warto posłuchać tego Ducha Świętego w momencie, kiedy naprawdę będziemy źle o sobie myśleć, kiedy przyjdą jakieś doświadczenia, które jeszcze bardziej będą zaniżać to nasze poczucie wartości, powiedzieć sobie, ale przecież ja otrzymałem. Mam i chrzest jako ten sakrament, mam i bierzmowanie, mam i Ducha Świętego. Czy naprawdę nie dostałem od Pana Boga nic? To, że wiele rzeczy się nie udaje, to jest racja. Wiele rzeczy nam się w życiu nie uda i nikt nie powiedział, że musi się udać. Ale czy widzimy te, które się udają? Właśnie, czy jest ten paraklet, który będzie przy nas i będzie mówił, zobacz, to się udało, to też, to zawsze za łaską Bożą. Te umiejętności masz, te dary też masz. Zazwyczaj widzimy to, czego nie mamy. Niech powoli ten paraklet przychodzi i pokazuje nam naprawdę, że nie jesteśmy takimi sierotami, nie jesteśmy właśnie tymi, którymi nic się nie udaje, a wszyscy inni, a może w sposób szczególny niewierzący, to oni to mają wspaniałe życie, a chrześcijanin to jest taki trochę chłopiec do bicia, to jest taka sierotka Boża, która gdzieś tam w kącie siedzi. Niech Duch Święty przychodzi i przypomina, kim jesteśmy, że jesteśmy dziećmi jednego Ojca, że mamy Jezusa Chrystusa, który oddał za nas swoje życie i więcej, otrzymaliśmy całe mnóstwo darów od Pana Boga. Niech one pomagają nam tutaj cieszyć się wiarą, więcej o tej wierze również świadczyć. Zapytaliśmy, skąd Filip, jeden z siedmiu, wziął się w Samarii, gdzie głosił Słowo Boże, gdzie chrzcił, a później apostołowie też wkładali ręce i w darze Ducha Świętego postępowali chrześcijanie. Skąd Filip wziął się w Samarii? Może A, był tam po prostu wysłany przez apostołów na misję głoszenia słowa. Może B, pochodził z Samarii. A może C, na skutek prześladowań uczniowie się rozproszyli i Filip akurat trafił do Samarii. Odpowiedź prawidłowa jest właśnie ta ostatnia. Rzeczywiście po śmierci Szczepana, kiedy Szaweł, jeszcze nienawrócony Paweł, zgadzał się na zabicie go, uczniowie, za wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po całej Judei, Samarii i tam, gdzie poszli, tam, gdzie na skutek prześladowań się rozproszyli, tam głosili Słowo Boże i tam zdobywali uczniów dla Chrystusa, więc prześladowania poskutkowały paradoksalnie rozwojem wiary. I właśnie Filip był w Samarii i tam cała ta scena z dzisiejszego pierwszego czytania się dokonuje. Obyśmy i my, niezależnie od różnych trudności, prześladowań, też zawsze tam, gdzie nas Pan Bóg stawia, potrafili świadczyć o Chrystusie, o Jego mocy, mocą Ducha Świętego. Pokój i dobro.